Witam wszystkich serdecznie. Krótkie podsumowanie prac nad agregatem VU2. Mamy już wodę nalaną, na razie demi. Wymiennik płytowy już jest wstępnie zalany wodą. Na razie jeszcze nie jest podparty, bo jeszcze muszę pokombinować, czy coś nie będę zmieniał. Wrócimy do tego. Udało się w końcu ogarnąć kółeczko do alternatora, żeby zmodernizować wszystkie moje alternatory, potrzebuję konkretne, jak to się mówi, kółka. Niestety miałem z tym straszliwy problem i dopiero teraz się to udało ogarnąć. Udało się troszeczkę zmodernizować rozdzielnicę PV i pokażę Wam, o co chodzi tutaj. Z lekkim omówieniem, na razie tak. Oraz udało się dorzucić troszeczkę akumulatorów do sekcji, czyli mamy, każdy akumulator ma 100 amperogodzin, są 3 sekcje po 100 amperogodzin, czyli dołożyliśmy 300. Na razie są ułożone równo po 2, nie są spasowane, dlatego się balansują. Ale do tego przyjdziemy później. No i będziemy jeszcze montować też taki wyłącznik gdzieś tu. Jeszcze nie wiem konkretnie gdzie, ale to zaraz po kolei. A więc mamy zalaną wodę. Niestety na Cibantach bym wolał takie oryginalne zapinki, co były, ale niestety one poumierały przy demontażu. Jest wszystko zalane wodą. Na razie nie cieknie woda i dzięki Bogu. Troszeczkę mi się w trakcie nalewania do chłodnicy, może będzie widać, się odbija światło. Udało mi się nalać wodę. Jest tak mniej więcej. Widać, że się coś tam rusza. I wymieniłem pasek na dłuższy tutaj. Teraz widać, że jest luźny. Wtedy był tak naprężony, że masakra. Przygotowane mam tutaj, co będę robił dalej. Muszę wlew obciąć, wąż dopasować i tak dalej. O, i co mnie jeszcze jedna rzecz hamowała. W końcu znalazłem linkę od gazu. Była tak zabunkrowana, żeby się nie uszkodziła, że nawet ją nie umiałem znaleźć. Dlatego taki update jest późno. I mamy gaz. Ręczny gaz. Na razie tak. Później coś wymyślę, żeby fajnie się sterowało. Tu mam to pozamykane. Dopływy, benzyny, odzyski, wszystko jest przygotowane. I teraz tak, tutaj udało mi się w końcu dorwać firmę. Okazało się, że lokalnie w Pietrowicach Wielkich jest firemka mała, która zajmuje się regeneracją alternatorów na ulicy 1 Maja w Pietrowicach Wielkich. Nie chcę reklamować, ale tak serdecznie mi pomogli i rzeczowo, że muszę przynajmniej podać ich adres. Mam nadzieję, że jak to się mówi, karma wraca, oni pomogli mi, ja im pomogę. Niech im się interes kręci w tych dziwnych czasach. I powiem Wam szczerze, za te kółko dałem 16 zeta. Na szrocie takie kółko kosztowało, jak zagadywałem, chyba 30 czy 40 zeta, bo dekompletuję im na przykład alternator albo pompę albo coś i wtedy muszą liczyć połowę wartości sprzętu. Więc tutaj jedynie będę musiał zrobić, mam nadzieję, że będzie widać, bo troszkę słońce zaszło i już nie widać. Tu jest rowek na ciłęko, bo tu jest ciłęko. Tu jest ciłęko. Muszę zrobić rowek na ciłęko i będzie banglać. Więc ten temat będę miał z głowy, bo już na serio ostrogo kombinowałem, żeby z powrotem wsadzić pompę ze wspomagania razem z całym osprzętem, bo tutaj mam całą praktycznie maglownicę z pompą, z zbiornikiem i tak dalej. Chciałem już to wsadzać, byle żeby silnik uruchomić, ale dzięki Bogu się udało ogarnąć kółeczka. Udało mi się jeszcze ogarnąć podychę, sztukę,
używka większe, czyli mi się uda tutaj 4PK dać, tu 4PK i nie będą z siebie stykać, to będzie do wersji WOM-owego alternatora, generatora mocy. Tu już mam przeszykowane kabelki do balansera, jak będziemy baterie robić, to wam pokażę później. No i moje customowe złączki do szyno kabloprzewodu, nazwijmy to tak. Zaraz wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. To sobie na razie odłożymy tutaj i później wytłumaczę, o co kaman. Tu się udało w rozdzielnicy PV zrobić modernizację na topiki, na typ bezpiecznika 10x38. Jest to bezpieczniejsze i będziemy później jeszcze modernizować tutaj to wszystko. Jak widać, już jest podwieszone. Teraz tylko muszę to wszystko poprzerabiać. No i mam zrobiony minus. To jest 35 kwadrat i mam zrobiony plus. Tutaj widać go. Jest to po części zmodernizowane, to jeszcze będzie modernizowane, bo później muszę wszystkie te bezpieczniki, co są na stronie PV, wywalić i bezpośrednio pod hebel podłączyć. Więc to będzie jeszcze modernizowane. To zostanie jak jest, na 90%. Choć jeszcze nie wiem, co mi może odbić, może to też zmodernizuję, ale na razie, patrząc po specyfikacjach tych bezpieczników, one dadzą radę. One są takie same dobre jak te, co są tu założone, bo to jest, one są do 32 V, a ja tu mam instalację 24, więc one spokojnie dadzą radę. Jedynie te są troszeczkę niebezpieczne z racji gaszenia łuku. Dlatego to z tym chcę uciec w ramach modernizacji. I teraz tak, był filmik short z tą rozdzielnicą. Tutaj są takie większe już bezpieczniki. Jest to nożycówka. Dlaczego nożycówka? W razie czego, to jest tutaj nominalnie 160 A, 690 V zmiennego. Jak mi się uda bezpiecznik wziąć? O, takie mam założone. I tak, on jest szacowany na 500 V zmiennego i prądu 115 kA. Czyli jak przyjdzie jakaś zwara albo coś, tu jest tyle tego materiału gaszącego, że on każdy łuk powinien zgasić. Co prawda to nie jest dedykowany do prądu stałego, ale z racji, że to jest 24 V, uznam, że powinno to dać radę. Nie jest to, jak to się mówi, tak do końca, jak powinno być, ale to jest taki, według mnie, zdroworozsądkowy wybór między bezpiecznikiem za 300 zł sztuka, a całą modernizacją za 300 zł. Więc, jak to się mówi, jest progres, ale jeszcze trzeba. Teraz tutaj pokażę, co się stało tutaj, co się tutaj dzieje, przepraszam. Orientacja w terenie. Małe zderzenie. Ok. Co tu się dzieje? Jak widzicie, tutaj jest wyciągnięte 35 kwadrat kabelek. I mam popisane plusy, że tu jest plus, nawet napisane. Z moim szczęściem uda mi się to pofyrlać i się pomylę. Dlatego jest napisane co chwilę plus, minus. I na razie mamy tutaj jedną sekcję tylko kondensatorów wrzuconą po modernizacji mostków. Robiłem już kolejną sekcję, zaczynam modernizować i zaś ją zrobiłem inaczej. Więc ta będzie zaś modernizowana, bo idzie tak samo to poskładać, a zrobić lepiej. Więc to będzie w kolejnej części. Kwestia zabezpieczenia płyt przed wilgocią, obcymi ciałami też będzie zmodernizowane. Teraz walczę z tym, żeby... Tutaj muszę porobić sobie półeczki, że będzie, powiedzmy, ileś tych sekcji kondensatorów w tym. I walczę z materiałem na półeczki, więc to też chwilę trwa, bo tutaj, jak widzicie, mam rozizolowane. Mam nadzieję, że będzie widać. Później wrzucę jeszcze zdjęcia, jak to montowałem. Jest po prostu zaciśnięta
ta złączka, ona jest rozcięta. Czyli teraz na przykład potrzebuję tutaj, rozetnę sobie izolację, zakuję i mam punkt przyłączeniowy. Mogę sobie to dać gdzie chcę, nie muszę nic zwiercić. Jedynie troszeczkę niewygodnie będzie się to zakuwało, ale taki mój patent, żeby dać rady, bo mógłbym kupić za nie wiadomo ile hajsu płaskownik, na przykład 20 mieć i też by było dobrze. No ale po co kupywać, jak metr kabla jest dużo, dużo tańszy niż mostek, a i tak to będzie leciało przez ten kabel. Więc tak to mam zrobione na 35 kwadrat i to jeszcze będzie kontynuowane. I teraz przejdźmy sobie do akumulatorowni i co tam się działo. No i dobrze, jesteśmy w akumulatorowni, mamy wynalazki, później wrzucę zdjęcie jak to dokładnie wygląda. Japońskie baterie, każda ma 100 amperogodzin i są sekcje robione po 24 V. Użyłem starych kabli, bo powiedziałem sobie, że idzie to na dwa sposoby zrobić. Zrobię teraz i będę poprawiał później, bądź zrobię to prowizorycznie i będę to później robił na porządnie, bez straty materiałów, bo teraz bym musiał to robić i stracę materiały, poprzycinam kable, które później nie wykorzystam. A tak już mostki mam porobione na tyle, że je wykorzystam, jak to będzie wszystko, te trzy będą równolegle, będzie mostek szeregowo i później z tamtymi trzema. Tak samo jak z tymi, tu są trzy równolegle, jest mostek i robimy 24. No i teraz mam też do Was pytanie, bo jak widzicie, mam tutaj taki sam rozdzielacz, zabezpieczenie, kasetę. I tą samą kasetą chcę mieć zrobione tą stronę. Czyli ta strona będzie na jednej kasecie, później prawdopodobnie druga strona będzie na drugiej. Prowizorycznie będzie to na razie pod jedną kasetę, ale że każda strona może być indywidualnie wyłączona. Każda będzie miała swój bezpiecznik, indywidualnie dobrany do pojemności, bo powiem Wam szczerze, dużo kombinowałem nad tym, jaki ma być bezpiecznik i tak dalej. Więc kwestia obliczeń jest naprawdę masakra. Dlatego mi to tak długo wszystko trwa, bo założenia, pamiętacie, kiedyś to było na jednym kabelku 4 kwadrat, teraz jest 12 kwadrat. A i tak wychodzi, że to jest mało, bo jak będzie prąd zwarciowy, to będzie po prostu tego mało, nie? I dlatego teraz, jak będę to modernizował prawdopodobnie w ten sam sposób, ale dajcie mi znać, czy robić, że każda półka to jest osobna sekcja, bo teraz mam cztery, czyli tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta sekcja. A tak będzie pierwsza, druga, trzecia. I później tutaj podobnie, pierwsza, druga, trzecia. Ale nie wiem, czy prędzej nie zmienię chemię na inną, ale trzeba już zostawić miejsce, jak to się mówi, na modernizację. Co jeszcze się dzieje? Mam takie naklejeczki, może zauważyliście, na każdym jest naklejeczka i każdy akumulatorek za niedługo będzie ważony i liczony. Czyli w końcu zobaczymy, na ile moje stado akumulatorków jeszcze jest w stanie uciągnąć i co stanie jeszcze uciągnąć. Więc to jest taka krótka stawka, co się dzieje, żeby nie było, że nic nie robię. Robię, tylko jak to się mówi, ta praca na zapleczu jest naprawdę duża. Dużo trzeba kombinować, przy samym doborze bezpieczników idzie spędzić kilka godzin, żeby przelecieć wszystkie dokumentacje, bo dobierzesz bezpiecznik, wiesz jaki jest bezpiecznik. Teraz musisz policzyć prąd zwarcia, jaki jest prąd zwarcia, jaki musi być przekrój kabla, zaś przekrój kabla nie pasuje. I to tak się zapętlamy, żeby to później działało, że jak coś się gdzieś podzieje źle, tu, czy tu, zadziała bezpiecznik.
On ma zadziałać. Choćby za szybko, ale ma zadziałać. Więc na razie tyle w temacie. Aha, jeszcze tutaj zrobiłem taką małą modernizację. Kojarzycie piecyk mój. Tutaj jest tak samo płyta grzewcza z pieca elektrycznego. Taka jak tutaj. Taka jak tu. Taka jak tu. Ona jest tam wstawiona na termopastę. I te dwa panele, co mamy testowe, dogrzewam sobie po prostu ten piecyk. On akumuluje trochę ciepła, dlatego też wentylacja, czyli ciepłe powietrze z, powiedzmy, sterowni idzie rurką sobie do tego tu i nagrzewa szamot i to, że trzyma troszeczkę temperaturę. No dobra, tyle w temacie. Miało być krótko, ale się jak zawsze rozgadałem. Troszkę się dzieje, ale jeszcze dużo, dużo przed nami, a zima idzie, więc muszę cisnąć z tematem. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie, lajki, subskrypcje, polubienia, wsparcie kanału, mile widziane. Komentujcie, lajkujcie i polecajcie, bo możliwe, że nie jeden walczy z podobnymi tematami. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!